Cześć kochani! Materiał z tego odcinka miał być zawarty w ostatnim odcinku na temat Mazdy MX-5 Cup, ale był tak bardzo interesujący, że postanowiliśmy zrobić z niego kompletnie oddzielny odcinek, odcinek ekstra. Będzie odcinek bardzo ekstra na temat budowy samochodu wyścigowego. Zapraszamy do oglądania. Oglądajcie, bo warto. Doświadczony budowniczy samochodów, masz dużą firmę, która robi samochody sportowe. W kilku zdaniach powiedz mi, jak takie auto powstaje? Znaczy, wiesz, idealny samochód wyścigowy, a samochód pucharowy to są jeszcze dwie różne rzeczy. A. Samochód pucharowy przede wszystkim to jest auto, gdzie szukamy osiągów, ale razem z zachowaniem odpowiedniego kosztu eksploatacji samochodu. Puchar musi mieć łatwe entry. Czyli stosunkowo tanio. No, ciekawe rzeczy mówi na razie, ale po części nie rozumiem, ale wytłumaczymy. Okay. Musi być stosunkowo tani i niezawodny. To nie jest najszybszy samochód, jaki można zbudować, jeżeli chodzi o MX-5. Można na tej samej platformie zbudować zdecydowanie szybsze auto. Ale chodzi o to, żeby samochód był odpowiednio atrakcyjny dla wszystkich pod względem osiągów, zarazem miał dobrą eksploatację, niską eksploatację i był przede wszystkim bezpieczny. Dlatego też zaczynamy od tego za każdym razem, jak spełnimy już wszystkie te wymogi związane z bezpieczeństwem kierowcy, to jest rzecz, na którą nie mamy zasadniczo wpływu. Musimy budować zgodnie z regulaminem po prostu samochód, więc to nie jest jak gdyby nasz projekt w jakikolwiek sposób. Chociaż fakt, tak, klatka jest jak gdyby wspólnie z Trela Motorsport projektowana od zera, w jaki sposób ona ma w tym aucie wyglądać, co chcemy jeszcze, żeby ona miała dodatkowo i tak dalej. Ale w międzyczasie, zanim to powstanie, to uruchamiamy samochód testowy. Tak? Czyli taki prototyp powstaje. Czy bierzecie taką Mazdę, załóżmy, i zaczynamy? Dokładnie. I ten samochód budujemy etapami, czyli okay, żeby nie zmienić w nim za dużo elementów na samym początku i mieć dokładny feedback, co zadziałało, tak? Okay. Czyli co pomaga, co nie pomaga, co o ile przyspiesza, w jaki sposób reaguje. Więc to jest żmudny proces, bo to nie jest proces na papierze robienia, mówię, super szybkiego samochodu, co jest proste, wymieniamy wszystko po prostu, to co jest dostępne na rynku, tylko cały czas rozwijamy auto, aż osiągniemy odpowiednią prędkość, a w tym momencie nam zależało na tym, żebyśmy byli najszybszym pucharem markowym w Polsce, czyli po prostu celowaliśmy poniżej minuty 50. I jak osiągniemy taką prędkość z takiego pakietu, który przygotowaliśmy, to potem sprawdzamy, co jeszcze możemy drobnego zrobić w samochodzie, żeby on wytrzymywał 25 minut efektywnej jazdy, nie psuł się i starczał po prostu na sezon. Czyli samochód przechodzi w czasie już konstrukcji i budowy testy, czyli cały czas. Czyli jakby fundament jest zrobiony i ten fundament jeździ, patrzycie, to trzeba poprawić i coraz więcej, tak. Czyli nie, że budujecie, a później testujecie, tylko po kolei. Po kolei, dokładnie. I wykorzystujemy takim też trochę nowością na rynku motosportowym jest korzystanie z e-sportowców. Oni są bardzo powtarzalni. Okay. Czyli jeżeli nie chcemy pracować z zawodowym kierowcą na jakimś tam wysokim poziomie, wiadomo, to też kosztuje, ten taki proces developmentu początkowy jest jak gdyby bezsensowny tak naprawdę, żeby takiego człowieka angażować. Samochód projektowaliśmy razem z Nikodemem Wiśniewskim. Znamy się już dłuższy czas, wiemy, że potrafi powtarzalnie jeździć okrążenia, czyli de facto każdą zmianę, którą wprowadzamy, po pierwsze on odczuwa, a po drugie my widzimy ją w telemetrii. Po prostu dlatego, że on robi cały czas to samo. Znaczy jest powtarzalnym takim robotem, który... Dokładnie tak. I dzięki temu, no oczywiście też bezpiecznie jeździ. Dlatego jesteśmy w stanie po prostu pracować z nim i wiemy, jaki jest efekt tego końcowy, tak? Nie tylko zakładamy, że raz komuś pójdzie szybciej i wtedy wiadomo, że to było lepsze. Równie dobrze to mogła być pogoda, to mógł być nie wiem, lepszy dzień kierowcy, tak? A tutaj staramy się oczywiście część zmian wprowadzać na miejscu, w dniach testowych. Typu na przykład długi dyferencjał, krótki dyferencjał, których jeszcze nie używamy w Mazdach, ale mamy przygotowane krótkie dyferencjały do każdego samochodu. Zdecydowanie przyspieszą te auta, ale na razie niech się wszyscy pobawią tak jak jest, kiedy się wprowadzimy. Proces długi, setki kilometrów, nawet powiedziałbym na tysiące, między do pierwszej rundy, do tyle zostało przejechane jedną czy też wieloma Mazdami, żeby móc doprowadzić to do jakiegoś sensownego etapu, tak?
i mieć po prostu dobrze przygotowane auto, które też jest, jak to się brzydko mówi, oblatane, tak? Oblatane, okej. Czyli auto musi być przetestowane tak na 110%? Czyli tak. Tysiące godzin trzeba, czy tam setki godzin trzeba spędzić dokładnie w samochodzie tak na torze. Musimy symulacji wyścigowych mieć tyle samo, ile tak naprawdę wyścigów. No my szykujemy samochód na 10 rund plus treningi, czyli generalnie szukamy samochodu, który przejeżdża około 50 sesji w skali roku. W tak? Więc my jak mamy 50 sesji tempem wyścigowym, no to musimy przynajmniej 20 takich sesji odbyć, żebyśmy wiedzieli, co się faktycznie dzieje w tym aucie i jak będzie to funkcjonowało. Więc przygotowanie tego w pierwszym roku się sprawdziło, samochody nie miały ani jednej awarii, tak? No, mówimy o awariach technicznych, nie jest tak spowodowanych jakieś tam uderzenie. Albo sytuacji takiej, że samochód po jakiejś tam minucie nie jest w stanie wytrzymać jakiegoś tempa, co się staje też niebezpieczne, albo może się uszkodzić silnik, czy cokolwiek innego. Dużo upgrade'ów jest testowanych dokładnie na samochodzie, którym jeździła Karolina. I też tym samochodem Nikodem wcześniej ustawiał zawieszenie. W samochodzie dobieraliśmy sprężyny do zawieszenia wyścigowego. I na przykład ten samochód często dostaje duże różne pakiety, na których sprawdzamy sobie, czasami chodzi nam o osiągi, czasami chodzi nam o eksploatację. Okay. Już teraz nie zawsze to jest sytuacja taka, że szukamy tempa. Czasami szukamy też tego, że jeżeli odpowiednio się schłodzimy z hamulcami trochę inny sposób, to na przykład klocki wytrzymują 5-6 sesji więcej. Okej, czyli też szukamy takich niuansów, jak długowieczność na przykład klocka hamulcowego, czy jakiegoś elementu, który można... też niweluje koszty. Tak, no jeżeli mamy trzymać cenę pucharu w jazdy nowym wyścigowym samochodem, bo to jest tak wyścigowe auto, które kosztuje, już żeśmy rozmawiali, ile pieniędzy, to żeby cena pucharu była atrakcyjna i dostępna dla większości zawodników, no to musimy się pilnować tak naprawdę kosztów, tak? Więc my dbamy o to cały czas, żebyśmy mogli utrzymywać jak najbardziej atrakcyjną cenę dla zawodnika. I to po prostu na to bezpośrednio wpływa. Okay. Tak? A powiedz mi, na jakim paliwie to jeździ? 9.5. 9.5, tak, numer samochodu. Dokładnie tak. A, czyli spoko, czyli normalne paliwo, czy też ekonomia, też tańsze, nie żadnego kombinowania, nie, żeby to nie przekraczało też realiów jakichś, tak, czy abstrakcji jakiejś, bo dokładnie to niewiele zmieni, tak? Nie ma z tego efektu dodanego, żadnego. To mogłyby być dwa konie mechaniczne, trzy konie mechaniczne różnice, jakbyśmy zmienili paliwo bez zmiany mapy w samochodzie, czyli tak, po prostu podstawowymi jakimiś dodatkami uszlachetniającymi, czy boosterami tak zwanymi. No ale co, no co, zmienimy we wszystkich samochodach o trzy konie, nadal ta sama zabawa jest, tak? Wszyscy się mają to samo, więc nie ma to żadnego celu. A sterownik poprzez to, że jest fabryczny, zamknięty, nigdy nie dotykany, też nie ma problemów między kierowcami na zasadzie, czy ktoś czegoś nie zrobił, czy któryś nie jest mocniejszy, czy któryś nie jest inny. Mapa w każdym samochodzie jest zablokowana fabrycznie. Komputery, sterowniki EQ są... fabryczne, nie modyfikowane, tu nic nie robimy elektronicznie w tym samochodzie, nie, tylko prostu... mechanika ewentualnie, ale wtedy w każdym modelu jest taka sama. Dokładnie tak samo. A planujecie może na przykład zmianę komputerów na nie wiem, na EQMastera albo na podobny? I takie komputery jeszcze nie obsługują tego typu wtrysku w samochodzie, czyli po prostu to jest taki samochód, który ma był tworzony pod ekonomię, tak? Mazda nie buduje samochodów, to może być hybrydowych, elektrycznych, teraz trochę to się zmienia, ale przede wszystkim nastawiała się na to, żeby wydobyć jak najniższe spalanie i najniższą emisję spalin z tradycyjnej jak gdyby technologii i własnego patentu. Dlatego też nie jest to takie proste, żeby mapować te auto. Oczywiście mapujemy, mamy takie samochody przygotowane 220-konne, czyli 40 koni mocniejsze niż to. I też ten samochód nam służy w dużej mierze jako auto testowe obecnie, bo jeżeli w tamtym samochodzie wytrzyma, to tutaj wytrzyma na pewno. Zdecydowanie, czyli tam na przykład hamulce i tak dalej, przekładając to tu o wiele więcej. Dokładnie mniej tak, kulitów. Czyli zostawiamy sobie rezerwę cały czas na to, jeżeli mocniejsze auto, trochę cięższe, około tam 15 kg, jest w stanie na tamtym jechać, funkcjonować, czyli tutaj dla nas jest bezpiecznie, możemy to wkładać dla wszystkich zawodników. Bo musimy zawsze patrzeć też na różnicę tempa, tak? Są bardzo szybcy ludzie, są ludzie sporo wolniejsi. Czasami jakimś upgrade'em, który pomoże tym szybkim, możemy bardzo przeszkodzić tym wolniejszym, bo auto się usztywni, cokolwiek się stanie, będą mieli problem z prowadzeniem samochodu, tak? Więc to zawsze jest jakiś balans, no ale na tym polegają puchary,
że jeżeli są rzeczywiście pucharami markowymi i samochody są takie same, no to tutaj się liczy driver, tak? Driver, dzień, szczęście. Znaczy, to jest moje w ogóle marzenie, żeby wszystkie zawody o mistrza świata, tak, Formuła 1, powinno być tak, moim zdaniem, że wychodzą rano po śniadanku na plac i losują sobie samochód, który będą startowali i wtedy będzie mistrz świata, a nie mistrz, który ma więcej milionów na koncie i będzie miał droższy samochód i wtedy wygrywa ten, który już wiadomo, że wygra. Ale wracając do Mazdy, samochód skonstruowany przez Polaków w Polsce, przetestowany, przemyślany, w miarę ekonomiczny, nowy powtarzam, wyścigowy, który można wynająć, usiąść za sterami, zrobić tylko licencję, odpowiednią kwotę zapłacić i to niedużą kwotę w stosunku do tego, ile kosztują profesjonalne takie teamy gdzieś na świecie i mieć adrenalinę, bo ja oglądając to z boku i Karolinę i zawodników, jak oni jeżdżą, to ja mam adrenalinę, a oni muszą mieć naprawdę cholernie więcej emocji. Co mogę więcej powiedzieć? Dla mnie się podoba, mówiąc kolokwialnie, jak się mówi na Podlasiu. Ja zachęcam bynajmniej, bo mnie bardziej interesuje to, co kolega powiedział. Skonstruowane przez nas, przetestowane setki godzin na torze, przy komputerze, na symulatorze, który powtarzalność daje i to przekładają na samochód. To już jest technologia kosmiczna, a robiona w Warszawie w TG Auto. Można? Można. Tylko trzeba po prostu chcieć i mieć pomysł na to, bo jak ktoś ma pomysł i chęci, osiąga sukcesy. Patrzcie na mnie. Słuchajcie, jak widzicie, to nie jest takie hop-siup, że kupuje się auto, jedzie na tor i od razu wszystko śmiga i hula. To są naprawdę godziny przemyśleń, projektowania, testów. Jak słyszeliście, powtarzalności, która jest tutaj bardzo ważna i analizy podczas powtarzalnych warunków. No, mega, mega fajna i skomplikowana sprawa. Warto się temu przyjrzeć, obejrzeć. Na stronie Mazdy MX-5 Cup jest dużo więcej informacji na ten temat. Dajcie znać, czy takie odcinki Wam się podobają. Właśnie takie szczegóły techniczne i konstrukcyjne. Jeżeli tak, mamy dużo więcej takich pojazdów w Polsce, w Europie, w Stanach Zjednoczonych, które chciałabym Wam pokazać i rozłożyć je na części pierwsze. Napiszcie, czy Wam się to podoba. Subskrybujcie, obserwujcie, no i oczywiście komentujcie. Trzymajcie się, cześć. Subskrybuj kanał Karolina C. Kapilarczyk. Nowe odcinki co tydzień w niedzielę o godzinie 19:00.